Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera, kochani. Mamy naszego tutaj. Jak ty się w ogóle nazywasz? To jest nasz. Kurde. Moment. ANK, dokładnie. MK38. I kochani, lecimy po małe rury do miasta. I to jest w sumie chyba tyle z tego kontraktu, z tego co kojarzę. Dostawy do miasta. Tak, pustakich. Tak, bo wracaliśmy ostatnio z pustakami. Więc małe rury przed nami. Które to małe rury? Tutaj z tego, kurczę, blaszka magazynu. Więc pojedziemy sobie chyba główną drogą. Albo tą. Gdy był jakiś taki ten manewr, nie? Punkt tartaczny? Albo tędy. Będzie szybciej. Także tu, 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 tu. Czyli tu. No możemy pojechać przez most i w lewo. Może jakoś, albo tędy. Nie, zobaczymy. Tu. Tu. To będzie kawałek drogi, więc tu. Dalej i tam. Dobra. Jo. No i zobaczymy, kurde, jak nam to pójdzie wszystko. Może i zadymił. Uwaga na... niesamowite drzewko na drodze. No i muszę powiedzieć, że kurde fajnie, ale jak mówię, będziemy tę Alaskę niestety opuszczać wcześniej niż sądziłem. Co? Tędy? Wcześniej niż sądziłem, bo chciałbym jednak Rosję kurczę odwiedzić, bo na Alasce już byliśmy długo. Wrócimy tutaj oczywiście, bo te wszystkie... O kurde, oj oj. Nie, jest zawsze włączone, zawsze włączone. Oj, oj, oj. O, o, oj, o, ho, 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 ho. Spokojniutko. Mamy i tak wysokie zawieszenie, więc to powinno być też łatwiej. No, muszę powiedzieć, że kurde, podoba mi się. Zawsze włączony dyferencjał. Napęd na wszystkie koła. Git. Tam. O kurde. Dobra, pojedźmy może boczkiem trochę. Ale kurde, śmiga. Śmiga, śmiga, śmiga. Fajny, kurde. Podobuje mnie się. Nie będę wyłączał na razie tego. Napędu. Chociaż on, kurde, powinien... On ma przecież włączony cały czas dyferencjał, więc... Na automacie mogę jechać przecież. No trochę nas, kurde, będzie czekało. Jazdy. Jedź. No, no i do Rosji i tam właśnie, kurczę, pewnie będziemy budować najpierw te mosty wszystkie i tak dalej, odblokowywać drogi. Potem będziemy robić te wszystkie takie zadanka pomniejsze. Modyfikacje zbierać. Nowe ciężarówki. Zabierać z miejsc trudno dostępnych. Ale to chyba mamy już wszystko zebrane, tak mi się wydaje. W takim układzie. Bo tę modyfikację ostatnio zabraliśmy ostatnią. Więc tutaj już więcej do odkrycia nas nie czeka nic. Co prawda mamy jeszcze tę niesamowitą misję z tymi cegłami w rzece, bo tam już jest nasz niesamowity Royal. No i co? No. Dobra. Ale ja dobrze jadę w ogóle? Dobrze jadę. Bo zaznaczyłem sobie tę trasę, ale coś kurde wydaje mi się, że szybciej byłoby jednak główną drogą pojechać.
Ale z drugiej strony mamy, kurczę, możliwość przetestowania go. Tego Anka. Tę Ankę. Muszę uważać, bo się, kurde, może przewrócić. On jest wysoki niestety. Czy niestety takim, że może się przewrócić. Tu bliżej po kamyczkach. No, a że on jest wysoki, no to tak łatwo silnika nie uszkodzimy, wjeżdżając w jakieś muldy. No, ja za bardzo, wydaje mi się, szarżuję na tych, kurczę, trudnych trasach. I potem się kończą tak, że te moje misje tak, że, kurde, się przewracam. Ale daję sobie radę spokojnie. Jako na samochód, wiecie, z podstawki, niezmodyfikowany w żaden sposób. Znaczy w takim sensie, że nie jest OP. Przez moderów zrobiony. To naprawdę fajna, fajna ciężarówka. Polecam ją. Tu kawałek lodowiska. Bardziej wygląda jak ścieżka, kurde, dla pieszych gdzieś tam wydeptana. Niż droga dla pojazdów. Uwaga na... na PNX. Dobra. Idziemy na wprost. I tu powinien być już niedaleczko magazyn. Dość zwrotny jest, powiem szczerze. Ostrożnie. Wolałbym sobie tutaj opony nie przebić. Na ostrych krawędziach. Dobra. Właśnie nie średnie rury, tylko małe rury. No, dwa mi... Jak za mało miejsca? What? Okej. Okay. Już mamy. Dobra. A wydaje mi się, że wrócimy jakąś taką bardziej główną drogą, bo to już bez przesady. Ale rury są, git. Także kontrakt za chwilkę będzie zakończony, potem się przeniesiemy do Royala. Dobra, i teraz pytanie, czy ja nie jadę tutaj w lewo, bo gdzieś tam był taki fajny dostęp do trasy. Bo jechałem tędy zazwyczaj tu, nie? I chyba tak zrobimy. Że pojedziemy sobie tędy. No, droga do tego magazynu, kurde, to taka średnia jest. Chociaż nie wiem, czy nie byłoby łatwiej na przykład pojechać do innej mapy, na przykład do tej górskiej rzeki. W sensie, że łatwiejsza droga by była, nie? Z drugiej strony, no po to są te mapy robione, tak? Żeby tutaj się testować na różnych drogach. Skrócimy trasę odrobinkę. Mógłbym sobie skrócić jeszcze na wprost, ale nie wiem, czy tam jest, kurde, barierka. Nie, dobra, tu już jest wyjazd. No. Uhuhuhuhu, ninja ten. Ninja wyciągerka. Tak zwana. No, właśnie, on jest, kurde, niestety wysoki. Znaczy, mogę go obniżyć chyba, chociaż nie wiem. Czy ja tutaj mu wrzuciłem wysokie zawieszenie, czy nie. Uwaga na
słupek. Chyba dobrze jadę, nie? Te. No i tu naszą drugą ciężarówkę chciałbym przetestować. Z jakąś naczepą, przyczepą. Bo on tam ma tylko siodło wysokie albo niskie. My do gazu chyba. Tak, do gazu i na dół. No dawaj. O kurde, patrzę na paliwo, że taka podróż w jedną stronę i z powrotem to jest troszeczkę za dużo. Zwłaszcza, że on nie ma chyba modyfikacji z tym, żeby sobie tutaj jakiś zbiorniczek dorzucić, kanistry. Ale ogólnie śmiga, powiem szczerze, jestem zadowolony. Wiem, że to już mówiłem, ale powtarzam. Dla niedowiarków, no. Dobra. Dojeżdżamy powolutku. No, ale tak, żeby faktycznie przewieźć jakiś jeden ładunek podwójny albo dwa pojedyncze, to jak najbardziej spoczko. Mhm, super. Nie wiem gdzie, zobaczcie, na czym. Tu nic nie ma przecież. No co, mały kamyczek, naprawdę? Pierdziele po prostu, dobra. Ek, promocja, 22 level. Idealnie na czas. Woda nie prędko popłynie z kranów, ale my zrobiliśmy swoje. Dzieny. Luzy. Dobra. Wyłączamy cię, mój miły. Przechodzimy szybko na mapę, zwaną Rzeką Górską. Co? Co tu jest? Nie, myślałem, że Royala tam, kurde, zostawiłem, ale miałem to zrobić przed odcinkiem, więc za chwilkę chyba sobie... Tu jest nasz Caterpillar w tym. Właśnie wiedziałem, że on gdzieś, kurde, jest. Także ja go scholuję, go sprzedam. Powiedziałem, że kurczę, skurczywy gdzieś siedzi. A kupiłem wtedy tego drugiego, nie? Dobra, także cię zachowuję. Magazyn ciężarówek i sprzedaję. Dobra. W takim układzie. No tu jest ten Derry Longhorn. Tu jest właśnie nasz przygotowany Royal. No dobra, to ja jadę do Górskiej Rzeki. Tutaj problemów nie powinno być specjalnych, bo tu jest cały czas droga asfaltowa. Mam nadzieję, że się nie rozbije nigdzie po drodze. No ten Royal, kurde, bez tego. Bez... blokady dyferencjału też sobie spokojnie daje radę. Bardzo mi się podoba. I właśnie do niego chyba jest blokada dyferencjału w Rosji. Więc dlatego między innymi tak tę Rosję... na nią naciskam trochę, nie? Dobra, to widzimy się w Górskiej Rzece, gdzie zrobimy akcję pod tytułem Cegły w Rzece. Okej, kochani, jesteśmy. No dobra, to trzeba będzie jechać w lewo. No główną trasą i tutaj zjedziemy, bo tu jest taka dróżka wzdłuż. Dobra, jeszcze włączmy światło, bo jest 6 rano. No jak widać, nie uszkodziłem się, zatankowałem tam po drodze, także bez napędu na wszystkie koła jechałem. Tu po tych kamyczkach delikatnie.
Zresztą tu jest, będzie gaz, nie? To jest hotel motel. Czy gaz? Po amerykańskiemu mówię. Będzie stacja tutaj, więc się zatankujemy. Myślę, że warto. No i on, kurde, bez napędu na wszystkie koła sobie tutaj śmiało śmiga. Po tym błocku, przed stacją. Dobra, no i właśnie tu. Także tu będzie misja. No, on skacze jak szalony. Sobie włączę sygnalizatory. Co by... Co mnie było widać, że tu są jakieś prace prowadzone, niebezpieczne. Pojedziemy sobie tyłem, bo wygodniej. Dobra. Włącz kotwicę. Dobra. Ukryjemy sterowanie, bo już kojarzę je. Mniej więcej. Wolę łapać z bliska, bo wtedy mam... To ramię żurawia silniejsze trochę. Wrócimy odrobinkę, żeby było miło. I ładnie. Cyk, dobra. Zapakuj ładunek, przywróć żuraw, zamknij opcję, puść ręczny i jedź do przodu. No. Dobra. Gdzieś tu. Nie tak chciałem zrobić, tylko tak, włącz kotwicę. No to jest w sumie ładny moment na ten. Na tak zwanego screenshota. Co prawda będzie strzałeczkę chyba widać, chociaż moment, może ją da radę wyłączyć. To jest wyłączone. Nie? Całkiem nieźle, tylko niech się ten pokaże. Dobra. Nie tak. Puść to. Nie. Tryb imersji wyłączony, znaczniki strefy włączone, to włączone, to jest wyłączone. Dobra. Tak. Dobra. What? Moment, bo coś tu... Coś mi tu przestało działać, powiem szczerze. Nie mogę tego podnieść, kurde, momencik. Zróbmy jeszcze raz to, tę akcję. No, bo ta kropeczka mi zniknęła, nie? Rozpakuj ładunek, zapakuj ładunek, przywróć żuraw, wyłącz opcję puść ręczny i tam na górę. No bo to została ostatnia taka mała misyjka tutaj. No tak muszę uważać, kurde, bo to jest wcale nie takie łatwe. Zwłaszcza jak go podniosłem trochę tego Royala na zawieszeniu.
Dobra. Git. No i na dół. Także jak mówiłem, to szybka misja będzie, prawdopodobnie. Dlatego nie potrzebowałem tutaj przyczepki, żeby to pakować te cegły, wiecie. Dwie na pakę, dwie na przyczepkę. Szybki zjazd, szybki wjazd tutaj w miarę. Podobno te w rzece, kurde, to są szybkie akcje i można tutaj się dorobić, bo to można sobie tę misję powtarzać. Także dziękuję za ten komentarz, on już się pojawił jakiś czas temu, natomiast się nie odniosłem do niego. I nawet nie wiem, czy zrobiłem tę misję w ogóle po raz pierwszy nawet. Wydaje mi się, że nie. Dobra. No, także jak widać, całkiem sprawnie to wszystko idzie. No i git. Bez turbulencji. Specjalnie. Nie, tu. Dobra. Dzięki ci. Właśnie uratowałeś mnie przed wielką grzywną. To dla ciebie 210 punktów doświadczenia i 1800 dolców. Dobra. Kochani, ja sobie wyłączę sygnalizatory, bo już nie jesteśmy na żadnej misji tu. Natomiast zobaczmy sobie kolejny punkt. Są badania bazy polarnej w Białej Dolinie, czyli tam, gdzie byliśmy. Deski, cement, paliwo, belki, serwisowe części zamienne. Dobra, zróbmy tak, że chociaż to jest dużo, powiem szczerze, bo tu jest dostęp do wioski, ale tu właśnie, no tu cement, tu gdzie jesteśmy i materiały eksploatacyjne stąd. No i tak sobie zrobimy, kochani, tę misję, skoro tu już jestem. Dwa cementy sobie weźmy. W takim układzie włączam sygnalizatory. Nie mogę włączyć, bo miałem silnik wyłączony. A teraz nagle nie mam tego sygnalizatoru w ogóle w tych opcjach. Dobra, teraz włączyłem niby. Co? Nie wiem. Ale tu mam paliwkę przyczepową. Przyczepę paliwową oczywiście. No i kurczę, trzeba będzie jechać do wioski. Ale to powinno też nie być trudnym problemem. Trudnym problemem? Nie powinno być problemem. Też problem może być trudny albo łatwy, nie? Więc... Czy duży problem może być? O wielkość chodzi problemu. Dobra. Także nie powinno być problemem to większym. O. Więc pojedziemy z tymi cementyma do wioski. Mi się, kurde, komp grzeje na tej grze. Zapominam często włączyć wiatraczki na większą moc. No jedź. O. Pod górkę na tym biegu wysokoobrotowym. Dobra. I teraz gdzie, kurde? What? Tak. Do wioski. Tu.
Czyli trzeba będzie pojechać tędy. Tu. I tu. Tam mamy przyczepę serwisową. To ją sobie. Właśnie nie wiem, czy ją podłączę tutaj. Chyba nie będę mógł podłączyć jej. Do tego Royala, więc. Dzisiaj jednak nie naprawię w ramach tego zawieszenia, ale jak pojadę po części eksploatacyjne, to powinienem się naprawić, ponieważ tam powinny być części samochodowe też. I ogólnie można się naprawiać, nie? Tam. Z tego co pamiętam. No dobrze, że łańcuchy mamy, kurde, bo inaczej ciężko by było. Natomiast, kurde, do tej. Właśnie nie wiem, czy to jest Derry Longhorn tam, ta druga ciężarówka, którą ostatnio znaleźliśmy. Czy ona ma właśnie łańcuchy? No to na pewno trzeba będzie jakąś tą. Ostrożnie, kurde, bo tu jest przechył taki, że ja wolę się tutaj nie wywrócić. Okej. Jedź. No, nie ma niestety, kurde, blokady dyferencjału, więc możemy gdzieś utknąć, ale nie powinniśmy. Właśnie ze względu, kurde, na jego moc. Ogólnie ten, kurcze, Royal, to naprawdę go używałem wcześniej, pamiętacie zresztą, we wszystkim, co mogłem. Tak jak potem Aroxa, zwanego Akrosem. Dobra, jesteśmy na miejscówce. Nie. Dobra. Cement jeden, drugi, git. Tu jest ta przyczepka naprawcza, ale nie ma przyczepki paliwowej. Chociaż my i tak będziemy przez paliwownię jechać. No. Fajny, kurde, ten Royal jest, muszę powiedzieć. Tego Twin Steera bym chciał, kurde, chętnie użyć, ale on potrzebuje chyba AWD, ponieważ on ma blokadę dyferencjału, ale. Ale, o kurde, blaszka, nie ten. Czegoś mu tam brakuje, właśnie. Albo napędu na wszystkie koła. Znaczy, no mógłbym użyć go na ulicy, nie, ale. Gdzie? Tu po tych kamyczkach ostrożnie. Kamyk między koła. A myśleliście, że walnę w tamten znaczek? Nie, e. No powiem szczerze, że ta mapa jest jedna z ładniejszych tutaj. Taka też nie za trudna jest. Taka podoba mi się. Co prawda tam trzeba było chyba ten kontrakt zrobić. Właśnie nie zrobiłem tego kontraktu nadal. Z naprawą tutaj tego rurociągu.
No, trzeba będzie kurde pomyśleć nad tym. No i tu jest ten zakręt, kurde, śmierci. Kolejny. Chociaż nigdy się tam nie ten. Nie zrzuciłem, nie zwaliłem, nie spadłem. Oj, powinienem zostać naprawiony. Tak, widzicie? Po prawej stronie, po środku ekranu. Eksploatacyjne. Dobra. Royal jest trochę cięższy niż standardowo, bo mamy ten żuraw, ale i tak nie ma problemów tutaj. Zobaczcie, bo jadę bez napędu na wszystkie koła. No chyba te cztery tylne są, nie? Te osie dwie są napędzane. No i to będzie, kurde, dobry kontrakt. Właśnie zastanawiam się. Znaczy nie zastanawiam się, tylko za chwilkę zobaczymy, czy będę mógł ten rurociąg tutaj naprawić. Bo tam musiałem przejeżdżać przez las i tam jest takie błoto straszne. Znaczy, jest straszne błoto, ale nie aż tak straszne, żeby nie móc tamtędy przejechać. Niemniej jednak wydaje mi się, że jakaś trasa taka bardziej asfaltowa byłaby lepsza do naszych celów. No i tu ostrożnie, kurde. Ostrożnie, pomału. Co prawda ja się tutaj nie wywaliłem, ale widzę to niebezpieczeństwo tutaj na tej drodze. Właściwie to włączmy sobie tryb immersji, tak sobie patrzę na to. Paliwa mamy spokojnie. Jesteśmy w pełni naprawieni, więc tu się nie powinno wydarzyć. Jeżeli chodzi o paliwo, w sensie. No, no, no. Dobra. Macie. Dzięki za zajęcie się tym. Wściekły pan Jackson nie jest przyjemnym człowiekiem. 460 i 3550 dolców. Dobra. W takim układzie. Ładunkopalipsa, kłody pod samoloty, dostawa baryłek. To jest wyposażenie wiertnicze, długie kłody, średnie kłody, długie kłody, nadmiernie duży ładunek cementy, ładunkopalipsa. Dostęp do magazynu, właśnie, bo to może być do magazynu w Białej Dolinie. To ładownie magazynowej w Zatoce Pedro. Leci, średnie kłody, długie kłody, badania, deski, deski, bzdury, bzdury, do bazy polarnej, to nie. Blackbirdzie, ogień w beczce, do portu północnego dwa paliwa, to nie problem byłby. Pływające wiertło, naczepa platformiane wiertło, tylko skąd? Do portu północnego. Ale mogę to włączyć sobie, no, spoko. Dostawa ropy, do portu północnego, do portu północnego, do fabryki,
serwisu i dwie do fabryki. Właśnie czemu to jest niezrobione? Chyba, że to są różne fabryki, nie? Dostawa wyposażenia wiertniczego to nie. Dostawa w górach. Bądź budowa rurociągu górskiego, ale... chyba zrobiliśmy to. Materiały wiertnicze. Miejsce odwiertu. Kontener towarowy. On jest na 4 miejsca. Chyba. Albo 2. I średnie rury to są na pewno 2 miejsca. W Zatoce Pedro. Materiały eksploatacyjne i pustaki. Skąd ja pustaki wezmę? Gdybym chciał sobie to włączyć. Nie ma pustaków tu, w tym? Centrum serwisowe, ale tu są tylko materiały eksploatacyjne, ale wydaje mi się, że pustaki były w tym właśnie magazynie tu. Nie, nie ma. Niedobrze. Pytanie, czy w Zatoce Pedro ewentualnie. Są pustaki gdzieś na miejscu? Tu są pustaki. Materiały eksploatacyjne. No można by pojechać ewentualnie, ale to kurde trasa długa. Znaczy ona jest tutaj zrobiona, bo ja to wszystko porobiłem, te mosty, więc... Może i to by nie było daleko, tylko tutaj nie ma... części zamienne do pojazdów. Nie ma stacji benzynowej na tej mapie. Znaczy jest cysterna, nie? Więc to tak to... Ewentualnie można by tu pojechać. Mam naszego Hamera dwójkę. bo tu są chyba... Zgubione narzędzia, części zamienne do pojazdów. Domu inżyniera. No, no i mamy właśnie a propos. Więc można by pojechać tutaj z tymi częściami. No nie? Potem, kurde, tu i tu. Nie, no, stąd tam. Tak, do domu inżyniera, tam. Tak, tak żebyśmy pojechali stąd, tędy... Tu to zabrali, bo mamy żuraw, dostarczyli tam. Jest to pomysł jakiś. Dobra, czyli tak. Tak, pustaki, materiały eksploatacyjne z górskiej rzeki. No to tu. Tu jest stacja paliw i do Zatoki Pedro tam się jedzie. No, tak zrobimy. Natomiast pustaki są na miejscu, więc git. Dobra. Tak patrzę, że mamy 37 minut, ale wydaje mi się, że... Znaczy 37 minut odcinka już. 38 dokładnie w tym momencie. Natomiast... Wydaje mi się, że jeszcze zdążymy zrobić chociaż tę misję. Z materiałami eksploatacyjnymi, a pustaki już sobie będą na miejscu. No i ten do domu inżyniera, i to też jakiś tam exp. No nie? Bo mam, słuchajcie, mody 3, ale one się nie ściągnęły jeszcze. Właśnie nie wiem czemu, czy tam jest problem z nimi, czy co. Bo jest MAN, ciężarówka, i są jeszcze dwie inne. Ciężarówki, których nie pamiętam teraz, ale też takie całkiem rześkie. A ja mam wyłączony, kurde, all-wheel drive, się zastanawiam, o co chodzi. Dobra. To tutaj nie będę tankował, bo jest i tak po drodze stacja jeszcze jedna. Wiecie co, widzimy się tam, kurczę, w magazynie. Okej. Materiały eksploatacyjne razy 2. No i do Zatoki Pedro. No kurde! Sądziłem, że kurde przejadę. Wiecie co, bo to jest uszkodzenie silnika. Ja sobie pozwolę wjechać jeszcze na chwileczkę tu.
Dobra. Także tutaj nam nie powinno nic zaskoczyć, chyba. No to jest prosta akurat trasa. No tę dziurę mogliby zasypać, albo jakaś misja by była. Żeby zasypać to, nie? Tu na stacyjkę, na moment. No robi się późno, jak widać. Przynajmniej śnieg przestał padać. Właśnie, wydaje mi się, że tam jest... Nie, to nie ten. To nie ten rurociąg, wydaje mi się. To tu się wydarzyło. Wydaje mi się, że tam następna droga chyba jest, nie? I ona ma też ten rurociąg niestety uszkodzony. A może to było to? No nie wiem. O! Jak widzicie tam, co jedzie, to właśnie nasz Ankh, który jest z tego miejsca. Dobra. I teraz musimy sobie tutaj drogę ustalić. Znaczy, ja prawdopodobnie wiem, że muszę jechać w lewo. Chodźcie, jak mnie, kurde, ściąga na dół, nie? Tutaj w lewo, po tym jeziorku. Ściągnęło mnie tutaj. Też jakoś tak dziwnie. Zamarzniętym jeziorku i co? Mógłbym pojechać... Próbować pojechać tędy, ale to jest sklep z przyczepami. Tędy tu. Tu, tak? Albo to jest tutaj jeszcze. Więc wiecie co, bez sensu. Pojedźmy normalnie jak człowieniu. Tu. Tu, 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 tu. Tu, tu i tu. No. Bo jeszcze mi ten Royal tutaj będzie potrzebny. Będzie mi potrzebny w nieuszkodzonym stanie, dlatego chcę jakby taką normalną drogą jechać. A nie... z jakiejś dziwnej rzeczy. No, trochę przez śnieg ma problem, ale... Ale to i tak jest, kurde, malutki problem. Problemik. Kurde, już gadam tyle. Właśnie nie wiem, czy do niego jest blokada dyferencjału. Bo jakby była, to kurde, mega. Znaczy on do końca nie potrzebuje tej blokady dyferencjału, nie? Ale jakby miał, no to to jest już w ogóle potwór. No i pamiętamy, że Royal, kurde, sobie całkiem nieźle radził w main. W tej najnowszej mapie, znaczy w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, w najnowszej mapie. No. Trzeba się będzie, kurde, wspomóc. Wyciągarą. O.
No to już bziutko. Dawaj, dawaj. Może się ciemno, kurde, robi. Dobra, już odrobinkę jeszcze tylko. No bo te pustaki to sobie tutaj kiedyś przywieziemy w międzyczasie. Dobra. Znaczy nie pustaki, tylko te... Naprawdę nie mogę ten? Części eksploatacyjne najpierw muszę, kurde, pustaki stąd wziąć. Dobra. Tylko momencik, bo ja muszę rozpakować ten ładunek. Nie będziemy go oczywiście usuwać stąd, bo bez sensu. Myślę, że gdzieś tutaj go po prostu opuścimy. I to tyle. Gdzieś poza zasięgiem. Żeby nie zniszczyć go. Lata to mi także. Nie wiem, czy może być jeden na drugim, więc... Znaczy nie będę tego próbował. Po prostu spróbuję na wysięgniku jak najdalej go odstawić. O, dobra. Przywróć żuraw. O, teraz sobie nagle mogę włączyć sygnalizatory. Także niech to sobie tutaj będą i potem najwyżej też z żurawiem przyjedziemy w ramach tych pustaków. Być może to będzie następna misja w ogóle. I w sumie teraz muszę jechać tu. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Moment. Co? Nie, to chyba jest kwestia, że stąd mogę... Materia do centrum serwisu. Tu miałem wziąć, dobra. Ale czemu ja tutaj chciałem jechać? Coś, jakaś misja tutaj była. Dobra, zabieram to. I lecimy tutaj. To już sobie za chwilkę sam zrobię po prostu, bo co sam. To już daleko nie odjechałem. Okej, kochani, jestem w połowie drogi. Tak, jak się tutaj domyślacie, tu się przewróciłem i mi ten ładunek spadł. Bo pomyślałem sobie, że pojadę już kawałek, także pojechałem tu i tutaj jest taki, kurde, krzywo. O, widzicie, jest krzywo. No właśnie nie wiem, co widać, widać chyba. Jest krzywo, kurde, i stromo na jedną stronę. Próbowałem się ninja... znaczy... Udało mi się ninja z tego... z wyciągarkować, ale... bo tak to mi się przewrócił kompletnie. No właśnie, te, tak jak teraz, to już drugi raz się tak dzieje. Kurde.
To za masakra po prostu. Dwa razy w tym samym miejscu. Ale mogę przynajmniej mieć wyciągarkę włączoną chyba. I to jest dość szybko, bo tutaj się nie pierdzielę z tym ładunkiem, za przeproszeniem. O. O, dobra. Więc ja go sobie po prostu na pakę biorę i go pakuję. W ten oto sposób. Także git. No to już kurde jest drugi raz, nie? Taka akcja. Ja po prostu nie wiem jak tu mam jechać. On mi się kurde wywraca tu. No ja ciągnę po prostu ten, wiecie? Nie wiem. Ja wiem, że na spokojnie i ostrożnie, ale... Wiesz co, złap się tamtego drzewa. To wyrwij w ogóle. Ale no właśnie nie, tam chcę się złapać. O! Wiem, że tutaj po tym kamieniu mógłbym pojechać tak naprawdę. Sobie naciągnę tę linę trochę. Dobra, to powinno być ok. Ja wiem, że nie lubimy misji nocnych, ale to już zostawmy sobie, bo to już długo nie zostało. A powiedzmy, że te wszystkie akcje z ładunkami no zajęły trochę czasu, więc... Więc już zróbmy taką chociaż część misji nocnej. Tutaj przeszkód chyba nie powinno być większych. Tak, bo stamtąd, tam gdzie początkowo chciałem wyładować te części eksploatacyjne, to stamtąd się bierze pustaki do tego miejsca. Dlatego tak mi się coś, za przeproszeniem, porąbało z tym wszystkim. Ja bez tego jechałem. Bez napędu. Na wszystkie koła. Wolf grip, spoko. A i tu jest ta. Przyczepa widzę. Potem będzie do zabrania. Dobra. Taki pustaki stamtąd. Git. Dobra. Niby, że tutaj do rana gdzieś tutaj w magazynie się przespaliśmy. I teraz została nam misja. W sumie tu się można tego zatankować. O ile zostało nam paliwa? 168. No. Okej. Okay. Więc teraz musimy wrócić sobie kawalątek tam gdzieś w lewo pod tę część samochodową. Gdzie ona to dokładnie była? Zaraz zobaczymy. Właśnie to było nieprzejezdne, jak pamiętamy. Dobra. Dokładnie w lewo tutaj, tylko... tym śniegiem wolałbym chyba nie jechać. Wydaje mi się, że... kurde. Może tędy trzeba faktycznie jechać. Bo wiem, że wtedy jechałem jakoś wzdłuż, nie? Albo tędy, albo tu. Dobra. Jest taka przecinka.
zobaczymy, czy to się uda. Mam drzewa w razie czego, nie? Plus dość wysokie zawieszenie, więc... Ale powoli, ale do przodu. Okej. No, dzisiaj się kurde nadźwiga, że tak powiem. Nasz Royal. No to już jest trzecia misja z dźwigiem. Tak, zapakuj git. No i wyjedziemy chyba tamtędy, nie? Tu w sensie, w prawo. Bo muszę dojechać teraz tu. No i wzdłuż. Wzdłuż. Nie, to jest misja. Dostarcz do domu inżyniera. Tak, tu. Okej. Okay. Ja wiem, że tej blokady dyferencjału nie mamy, ale wydaje mi się, że on ciutkę lepiej jedzie na tych niższych biegach. Wiecie co, pojedźmy tak wzdłuż, gdybym się to miał z tej zaspy wykoleić, to będzie mi łatwiej. A, w sumie nie potrzebuję teraz. Napędu na wszystkie koła. Czy to jakaś kłoda poleciała? Tutaj stój. Tu jest też kurde masakra. Dobra. Bo tutaj chyba też wszystko zostało naprawione. Z tych dróg przejezdnych, nie? Jeszcze tamtego miałem gdzieś odholować, ale to już kiedyś. No bo to by była ostatnia wtedy misja, nie? Z tym odholowaniem tego skauta tamtego. Oj, oj. Dość mocne błocko. Na nas czeka, pojadę bliżej lewej strony, mam słup. A, nie potrzebuję. Dojeżdżamy do miejsca docelowego i do końca tego odcinka. No trochę wydarzeń było. Zwłaszcza z tym przewracającym się kurde w tym samym miejscu Royalem. Ale ogólnie spoko. Dobra, masz. Inżynierze Karwowski. 150 punktów doświadczenia i 1550 kasy. Mamy 309 tysięcy już teraz. Także git. Dobra, ja sobie wyłączam tego Royala.
I zobaczmy, bo faktycznie z przenoszeniem zapasów dostarcz do fabryki. Baryłki z ropą to są tu. I deski też powinny być chyba. Nie wiem, czy desek nie było tu. No właśnie, są deski, także można by pojechać faktycznie tu. I tu jest przejazd taki tajemny. Po deski. I do fabryki, a baryłki z ropą chyba właśnie stąd. No w sumie, tak patrzę. Nie, godzina jest. Kurde. A to te baryłki z ropą. No to w sumie dobrze, że tutaj się nie scholowałem stąd, bo mamy jeszcze żurawia. Dobra. Czemu nie mogę wziąć? Powinna być taka kropeczka, wiecie. Też większa. Może wysoka? Może jakoś muszę ten oddziabnąć. No, na tych włączonych, kurde, kotwicach to jest słaby pomysł. Wiecie co? W sumie, stój. Sorry, bo tak robię jakieś takie tragedie tutaj. Zróbmy inaczej, bo mam przenoszenie zapasów i mogę zrobić chyba. Nie, śledzenie start, śledzenie stop. Tylko właśnie nie wiem, gdzie jest przenoszenie zapasów misja, że tak powiem. Gdzie jest ten gościu? Będziemy mieli dostęp do magazynu wtedy. Tu? Tu jest ładownia, magazyn. To jest fabryka. Kurde. Czemu on mi go nie chce podnieść? No. No właśnie, widać, kurde, czasami trzeba próbować dwa razy, nie? Dobra. Tylko nie wiem, ile desek miałem tam przywieźć. Dobra. Przewróć żuraw, zapakuj ładunek i deski dwie. To nie wezmę tutaj. Także ja chyba sobie te deski sam zrobię. Tak mi się wydaje. Znaczy mógłbym wziąć ewentualnie jedne deski stąd i drugie sobie zrobić i już. Czy zrobić? Przywieźć. I tu jest ten taki spadek. No. Pamiętam, tym Zetrosem jeździłem, kurde. Mercem. Oj, oj, oj. Dobra. Wiecie, najważniejsze, żeby on mi tutaj nie zgasł, żebym nie musiał przywozić nic innego, nie? Dobra, stój. Dzisiaj po prostu tyle razy już te wszystkie rzeczy mi wypadły. Ale to między innymi dlatego właśnie, że mam to zawieszenie wyższe, nie? Dobra, także kochani, myślę, że sobie tę misję dokończymy później. Ja sobie przygotuję już pojazdy na kolejny kontrakt, bo jeszcze wydaje mi się, jedna misja będzie tutaj. I już. Także kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.